Hej, Sam. Już prawie mamy święta. Czy jesteś podekscytowany? Przygotowujesz miejsce na zimowe, wesołe miasteczko? Sam, jesteś bardzo zmęczony. Powinieneś odpocząć. Wiem, że jesteś podekscytowany tym wesołym miasteczkiem i chcesz jak najszybciej skończyć, ale nie możesz pracować w tym stanie. Sam, obudź się! O nie, Sam zasnął. Czy wszystko w porządku, Sam? Myślę, że będziesz potrzebował pomocy Toma. Hej, chłopaki! Potrzebujemy waszej pomocy. Sam przygotowywał miejsce na zimowe, wesołe miasteczko, ale zasłabł, bo pracował zbyt ciężko. Czy możecie mu pomóc? Doskonale. Zatem jedźmy. Hej, Sam. Tom już tu jest, żeby ci pomóc. A więc Tom, jak możemy mu pomóc? To świetny pomysł, Tom. Ten podnośnik jest wystarczająco silny, żeby podnieść tak duży pojazd jak Sam. Doskonała robota, chłopaki. Podnieśliśmy go. Teraz wracamy do garażu Toma, żeby go naprawić. W czym tkwi problem, Tom? Masz rację. Jego pług jest uszkodzony. Ale czy dasz radę go naprawić? Jak go naprawimy? Młotkiem? Chcesz go wyprostować? Jego pług teraz wygląda jak nowy. I co teraz, Tom? Ach, widzę! Sam ma uszkodzone lusterko boczne. Lusterko wygląda świetnie. Tom, jesteś prawdziwym profesjonalistą. Czy coś nie tak, mały Tomie? Chciałeś pomóc naprawić sama? Ale jest już całkowicie naprawiony. Masz jakiś pomysł, Tom? Spray i ścierka do mycia? Mały Tom może umyć sama i sprawić, że będzie wyglądał zupełnie jak nowy. Doskonale, mały Tomie, jesteś taki pomocny. Sam wyglądasz jak nowy i jesteś bardzo zadowolony. Czy jesteś teraz gotowy wrócić do pracy? Zobacz, Sam. Wygląda na to, że masz już pomocników.
Bawcie się dobrze, moi przyjaciele. I do zobaczenia następnym razem. Tom Holownik. Hej, chłopaki, dokąd się tak spieszycie? A, będziecie pomagać świętemu Mikołajowi dostarczać prezenty? Spokojnie, mały czarku. O nie, mały czarku, czy wszystko w porządku? Lepiej szybko powiadommy Toma Holownika. Hej, przyjaciele. Mały Tomie, czy nie powinieneś dekorować choinki świątecznej? Mały Czarek pomagał Piotrowi Listonoszowi rozwozić prezenty, ale niechcący wpadł na choinkę. Czy możecie mu pomóc? Doskonale. Zatem jedźmy. Trzymaj się, mały Czarku. Tom i mały Tom już tu jadą. Zobacz, tam są. Dobrze. Od czego zaczniemy, Tom? Najpierw musimy wymienić te światła. Dobry wybór, mały Tomie. Tak, znacznie lepiej. Mały Czarku, wypróbuj światło. Idealnie. I co teraz, Tom? Co to takiego, mały Czarku? Nie możesz włączyć swojego silnika? Myślisz, że jest zalany wodą? I co teraz zrobimy? Mały Czarku, chodź tutaj. To działa. Mały Czarku, spróbuj zapalić silnik jeszcze raz. Doskonale. Mały Tomie, czy możesz podnieść małego Czarka? Idealnie. Co tam masz, Tom? Opony zimowe? To świetny pomysł. Teraz będziesz się trzymał drogi znacznie lepiej na tej oblodzonej nawierzchni. Proszę bardzo. Jak się czujesz, mały Czarku? Haha, doskonale. Okej, jedźmy teraz. O, cześć, Piotrze. Mały Czarek właśnie jechał się z tobą spotkać. Masz przesyłkę dla Toma i małego Toma?
Piotrze, mały Tom pyta, czy może otworzyć swój prezent. Oczywiście, że możesz go otworzyć, ale dopiero w Wigilię. Dziękujemy ci, Tom i mały Tomie. Wesołych świąt, przyjaciele. Do zobaczenia. Tom, holownik. Cześć, Amber. Dokąd się tak śpieszysz? Jesteś spóźniona na świąteczny program w szpitalu? Ty i mała Amber będziecie śpiewać w duecie? Wow, a co to było? O nie, Amber, zatrzymaj się! Uff, mało brakowało. Dalej, powinniśmy jechać do szpitala. Wszyscy tam na ciebie czekają. Czy wszystko w porządku, Amber? Lepiej zawiadommy Toma holownika, żeby zobaczył, co się stało. Cześć, Tom. Cześć, mały Tomie. Tak jest, mały Tom. To jest młotek. Tom, Amber potrzebuje naprawy i to szybko. Jest spóźniona do szpitala, gdzie miała śpiewać ze swoją córką, małą Amber. Pomożesz nam? Doskonale. Zatem jedźmy. Amber, Tom już tu jest. Okej, zaraz naprawimy cię w mgnieniu oka, Amber. Od czego zaczniemy, Tom? Sprawdzimy silnik. Silnik Amber nie odpala, ponieważ pasek alternatora jest zerwany. Najpierw musimy odkręcić ten alternator. I zdjąć ten zepsuty pasek. Właśnie tego potrzebujemy, Tom. Nowego paska. Amber, zaraz będziesz jak nowa. Dziękujemy, mały Tomie. To takie miłe z twojej strony. Co to takiego, Tom? To sprawi, że Amber nawet lepiej się poczuje, Tom? Ten chip sprawi, że głos Amber będzie jeszcze lepszy? Doskonale! Cóż za wspaniały pomysł! Tom, a co z akumulatorem Amber? Musimy się upewnić, że jest na swoim miejscu i jest bezpieczny. Teraz jesteś już naprawiona, Amber. Co się stało, mała Amber? Nie chcesz śpiewać bez swojej mamy? Zobacz, tam ona jest.
O, to cudowne. Pa, moi przyjaciele. Do zobaczenia następnym razem. Tom, holownik. Dobry wieczór, Hektor. Co porabiasz tak późną porą? Patrolujesz miasto samochodów, żeby upewnić się, że wszyscy są bezpieczni? Świetnie. Wykonujesz dobrą robotę. O nie! Uważaj na ten budynek, Hektor! Tam jest inny helikopter! Uwaga! Nic się nie martw, Hektor. Zaraz zawiadomię Toma Holownika. Hektor, to jest Hela helikopter. Właśnie się wprowadziła do miasta samochodów. Tom, Hektor helikopter miał mały wypadek. Czy mógłbyś przyjechać? Będziesz potrzebował przyczepy, żeby ściągnąć Hektora do garażu. Dobry pomysł. Szybko, Tom! Już przyjechał Tom, chłopaki! Zaraz zabierze cię do garażu i naprawi te zepsute światło w mgnieniu oka! Hela, czy pomożesz Tomowi postawić Hektora na jego wózku? Dobra robota! Czekaj! Hela, czy spotkasz się potem z Hektorem, żeby się przelecieć? Wygląda na to, że śmigła Hektora też są zepsute. Od czego zaczniemy? Wymontujemy je? Dobrze. Użyjemy klucza? Jakie narzędzie teraz nam się przyda? Zacisk? Dobry pomysł! A teraz trzymajmy to mocno w tym zacisku. Użyjemy młotka, żeby przywrócić temu właściwy kształt. Doskonale! I jak się teraz czujesz, Hektor? Co teraz zrobimy, Tom? Masz rację. Hektor potrzebuje nowego światła. Które wybierzemy? Te? Tamte? Okej, Tom, wypróbujmy je. Sprawdzimy, czy działa? Świetnie! Czy czujesz się lepiej, Hektor?
Doskonale! Dziękujemy ci, Tom! Pa, Hektor! Pa, pa, Tom! Do zobaczenia wkrótce!